Kochani, wakacje, urlopy, pewnie wielu z Was już zaplanowało swoje pobyty w nadmorskich kurortach, tam spodziewając się zażyć relaksu. Może w końcu to coś, co dobrze się kojarzy właśnie z wypoczynkiem, nieprawdaż? To, co nam tak dobrze się kojarzy, było obarczone zupełnie innymi skojarzeniami w starożytnym Izraelu, w Biblii. W Biblii morze to symbol wszystkiego złego, grzechu, zła. To żywioł, który pochłonąłby chętnie nas, całą ziemię, gdyby tylko Bóg na chwilę spuścił go z oka. Morze to synonim chaosu. To wszystko to, czego człowiek się powinien obawiać. Z tą wiedzą będzie już nam łatwiej zrozumieć dzisiejsze czytania, zwłaszcza pierwsze i ostatnie. Otóż w pierwszym z nich słyszymy wyjątek z dialogu Hioba z Bogiem. Hiob to bohater, który, nie wiem, czy jest jeszcze na liście lektur, może już nie być, ale to bohater, który nawet ludziom niewierzącym kojarzy się niedobrze, z cierpieniem, ze strasznym doświadczeniem życiowym, cierpieniem, którym można by obarczyć kilkanaście albo kilkadziesiąt osób. To fikcyjny bohater, ale specjalnie zbudowany po to, by na jego kanwie jakby postawić różne pytania, które wciąż domagają się odpowiedzi. Nie ma dobrych odpowiedzi na nie. Hiob, jakby w naszym imieniu, zadaje pytania Bogu o sens tego świata, o sens cierpienia, o sens ludzkiego życia. Robi zarzuty w postaci, jeżeli złym ludziom dobrze się dzieje, a dobrzy cierpią, to jaki sens ma ten świat? Te i inne pytania Hiob chciał rzucić Bogu w twarz. Po stracie 10 dzieci, potem całego majątku, wreszcie, kiedy sam został złamany śmiertelną chorobą, Hiob nie miał już nic do stracenia. Dążył, domagał się takiej właśnie konfrontacji z Bogiem. I kiedy w końcowej części tej księgi dochodzi do takiej konfrontacji, Bóg rozpoczyna swoją przemowę w ten sposób, że próbuje ustalić taki wspólny pułap, na którym mógłby się spotkać z Hiobem i odpowiedzieć na pytania, które on zgłosił. Rozumiecie, to jest tak, jakbyśmy mieli na przykład przed sobą 3-letnie dziecko, ono zadałoby pytania z dziedziny fizyki kwantowej, i załóżmy, że bylibyśmy ekspertami w tej dziedzinie i staralibyśmy się wytłumaczyć mu te rzeczy na poziomie, jaki sami znamy. To dziecko nic by nie zrozumiało, nie dlatego, że jest głupie, tylko dlatego, że nie ma jeszcze pewnej perspektywy. Ono dopiero musi otworzyć się z pewną, zdobyć całą masę takich jednostkowych elementów wiedzy, żeby potem móc przyjąć prawdę o fizyce kwantowej na przykład. I podobnie z Hiobem. Hiob zadał mnóstwo pytań z najwyższej półki, można by rzec. No i teraz trzeba ustalić, gdzie się znajduje ze swoim rozumieniem świata, żeby Bóg mógł dopasować swoją retorykę do jego zdolności pojmowania. I jakby na tej kanwie mówi do Hioba tak: pamiętasz, jak zakładałem fundamenty ziemi, a nie było cię tam, czyli jakby już jeden element został wyjęty. Czy nie masz tej wiedzy o tym, jak ziemia została złożona? Okej. A pamiętasz, jak bramą zamknąłem morze, gdy wyszło z łona wzburzone, gdym chmury dał mu za ubranie, za pieluszki ciemność pierwotną? A, tam ciebie też nie było. Okej, dobra, no to idziemy głębiej. Ale właśnie w tym momencie, gdzie mowa o morzu, Bóg pokazuje je jako okiełznane. Tak jakby, no, pieluszki, cały ten wątek, okrycie było wzburzone, a ja po prostu zająłem się nim tak jak rozedrganym niemowlęciem. Innymi słowy, w tle jest taki obraz kontroli nad tym, co wzburzone i niekontrolowalne z perspektywy człowieka. Ale cały ten dialog pomiędzy Hiobem i Bogiem wcale nie polega na tym, że Bóg ostatecznie chce Hioba wyposażyć w jakąś nie wiadomo jaką wiedzę. Nie. Ukojenie w cierpieniu nie przychodzi z powodu nabytej wiedzy, bo no, o tą będzie trudno. Jednak pytania z najwyższej półki, jednak jeszcze brak zdolności rozumienia, no to nie rokuje. Ale ukojenie Hiob otrzymuje dlatego, że on rozumie, czy przychodzi do zrozumienia, że Bóg nigdy go nie ukarał.
nigdy nie był mu wrogiem, nigdy nie był przeciwny ani zły na niego. Co więcej, zawsze był przy nim, nawet w tych chwilach, kiedy on zupełnie nie czuł jego obecności. Stąd przychodzi Hiobowe ukojenie. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o tym, jak Pan Jezus uciszył burzę na jeziorze. Tak naprawdę w tekście greckim słyszymy o uciszeniu burzy na morzu. Każdy, kto był w Galilei i był nad Jeziorem Galilejskim, wie, że rzeczywiście bardzo wielki to akwen. No, podobno około 20 ponad kilometrów z północy na południe, a w miejscu szerokości to jest około 12 kilometrów, powiedzmy tak z grubsza przyjmując. Więc nie mały akwen. Oczywiście nie może się równać z wieloma jeziorami, nad które pewnie pojedziecie w te wakacje w Polsce, myślę o takich jeziorach polskich, ale jednak dla starożytnych był to tak ogromny akwen, że nazywali go często morzem, Morzem Galilejskim. Jezus więc zabiera swoich uczniów po intensywnym dniu, wsiadają do łodzi, Jezus zasypia i nagle na Morzu Galilejskim robi się potężny sztorm. To nie jest nieznane zjawisko w tamtej części świata i rybacy, a takimi byli apostołowie, nie powinni być zaskoczeni. Ale ewidentnie jest coś wyjątkowego akurat w tej żywiole, w tym żywiole, w tym szkwale, dlatego że nawet oni są przerażeni. I budzą Jezusa, mówiąc, co ty, nic nie robisz, nie interesuje cię to, że giniemy. Jezus wstał i uciszył morze. Co to znaczy? To znaczy, że kontroluje je, ma nad nim władzę. I to jest sygnał dla apostołów, którego oni jeszcze nie umieją na ten moment, przepraszam, rozkminić, rozebrać na części pierwsze. Oni jeszcze nie wiedzą, o co tu chodzi. Kim on jest, się pytają, że nawet morze i wicher są mu posłuszne. No jak kim jest? No przecież odpowiedź rzuca się od razu, na oczy, na uszy. Kim? No kto może kontrolować żywioły, jeśli nie sam Bóg? No, ale przecież Boga nikt nigdy nie widział. Oni widzą przed sobą żywego człowieka. No poznają go jako człowieka. No nie mieści im się to w głowie. Ewangelista Święty Marek systematycznie pokazuje, jak Jezus odsłania przed swoimi apostołami to, kim faktycznie jest. Ta cała prawda o nim wyświetli się dopiero w kontekście śmierci na krzyżu i zmartwychwstania. Ale na ten moment, no właściwie czytelnik ma jasność, czarno na białym. Nikt nie może, żaden człowiek nie może kontrolować żywiołów, tylko sam Bóg. I oto, proszę bardzo, Jezus pokazuje im swoją boską moc, a oni, kim on jest? O co tu chodzi? To jest właśnie jeden z tych sygnałów, które Bóg wysyła do apostołów, ale oni jeszcze nie są zdolni tego przyjąć. Myślę, że z nami jest też tak wielokrotnie. Być może nie mamy aż tak oczywistych sygnałów, nie jesteśmy świadkami oczywistych cudów, chociaż umówmy się, takie się zdarzają, ale Bóg wysyła nam różne sygnały. On przez ludzi, przez to, co nam powiedzą w nieoczekiwanym momencie, przez jakieś zdarzenia życiowe, wysyła nam takie sygnały, żeby powiedzieć, spokojnie, nie bój się, jestem tutaj. To ja kontroluję ten świat, także żywioły są mi poddane. Jeśli uważasz, że jest on bez sensu, świat, że stoi na głowie, to powoli. Możesz mieć pytania jak apostołowie. Kim on jest? O co tu chodzi? Ale powoli. Zobacz, że ja mam nad wszystkim władzę, więc nie bój się. Dlaczego jesteś tak bojaźliwy? Dlaczego nie możesz mi zaufać? W dzisiejszym drugim czytaniu z listu do Koryntian, to jest drugi list do Koryntian, który można by opisać jako uciszenie burzy na morzu. Jest on zapisem dość burzliwej relacji, echa burzliwej relacji między Pawłem i jego wspólnotą w Koryncie. Po wielkim kryzysie, do którego doszło, w końcu nastąpiło pojednanie, i Paweł pisze ten drugi list do Koryntian, jakby odnosząc się do wszystkich tych kwestii, które stały się problemem. Trzeba je teraz przepracować. Paweł musi tutaj się odnieść do zarzutów, że on nie jest rzekomo prawdziwym apostołem, bo nie chodził z Chrystusem w gronie 12. Paweł opowiada tutaj o różnych rzeczach, ale ten fragment, który dzisiaj słyszymy, jest też bardzo charakterystyczny. On jest
takim wyjątkiem z tej argumentacji Pawła, który opowiada o Jezusie Chrystusie, którego znaliśmy, podobnie jak apostołowie, najpierw jako człowieka, ale już go takim nie znamy. Wiemy, kim on jest. On jest Bogiem i jego miłość jest kontrolującą siłą. Proszę to dobrze zrozumieć. O ile Jezus był w stanie uciszyć burzę na jeziorze, to i jej rozkazać stop, o tyle On proponuje nam podobną władzę nad żywiołami, które miotają naszym wnętrzem. Ile razy rozpoznajemy w sobie małostkowość, złość, zazdrość, różne te grzechy z katalogów, które wszyscy znacie. I one po prostu często jakoś ważą na naszych wyborach. A Paweł mówi, kto się poddaje miłości Chrystusa, która jest takim swoistym jarzmem. Pan Jezus mówił w Ewangelii, że jest ono lekkie i spokojnie, jego brzemię nikogo nie przygniecie, że ono pozwala okiełznać to, co najgorsze w nas, żeby wydobyć najlepszą wersję tego, kim jesteśmy. I mówi Paweł dalej, że w Chrystusie jesteśmy nowym stworzeniem. Tylko kiedy damy się pod tą władzę Jezusa, tej Jego właśnie miłości, bo On nie może nas skrzywdzić, ani nie potrzebuje nas wykorzystać, ani w jakiś sposób, no nie wiem, nami się bawić, bo to nie jest Jego styl. On udowodnił, że Jego miłość jest bezinteresowna i że jest pewnego rodzaju narzędziem do tego, by uciszyć to, co najgorsze w nas, by to, co najlepsze, mogło wyjść na światło dzienne. Kochani, myślę, że to jest chyba najpiękniejsza metafora, która wynika z dzisiejszych czytań. Jezus nie tylko leczy, ucisza czy wycisza te najgorsze instynkty, które nami miotają. On również pozwala wydobyć to, co w nas dobre i piękne. To tak, byśmy nie mogli przestać po prostu dzielić się dobrem i rezonować na otoczenie właśnie tymi najlepszymi wzorcami. Serdecznie pozdrawiam, ksiądz Dariusz Iwański.